Siemanko, witam was serdecznie w ten piątkowy poranek, a dla niektórych może w piątkowe przedpołudnie. Ja jestem dzisiaj bardzo zadowolony z trzech powodów. Po pierwsze, aura sprzyja niesamowicie. Po drugie, jestem tutaj w Gdańsku, czyli nad pięknym polskim Bałtykiem. Muszę się z tego powodu cieszyć. I po trzecie, dzisiaj przegląd sportowy zaatakował tematy, które mi osobiście bardzo, bardzo pasują. Wręcz się zastanawiałem, czy oni nie zrobili tego troszeczkę na moje zamówienie, ale zanim dojdę do przeglądu sportowego i tego, co się dzisiaj stało w sporcie, a właściwie o czym Gazeta Sportowa pisze, muszę was przeprosić za to, że ten wiatr faktycznie na pewno uderza w mikrofon i będzie troszeczkę to przeszkadzało, no ale z naturą nie wygram, a sceneria warta jest tego, żeby spróbować tutaj nagrać odcinek, a potem się zrelaksować i dopiero ruszać do pracy, o której jeszcze dzisiaj wam wspomnę, ale dzisiaj krótko, zwięźle i na temat. Lecimy. Przegląd sportowy, czyli walka z wiatrem, to jest typ gazety, która na wietrze jest bardzo niepoprawna. Komornik ściga Holtę. Runę Holta z wielkimi problemami. I to jest to, o czym ja mówiłem kilka dni temu i dzisiaj. Wspominałem, że temat dla mnie. Rozmawiałem, próbowałem przeprowadzić analizę zarobków polskich żużlowców. No i nie poszło mi to zbyt rewelacyjnie, ponieważ mówiłem, że jest to bardzo owiane tajemnicą. Te pieniądze w żużlu naprawdę są jakieś takie dzisiaj, nie wiem, pochowane w tych księgach wieczystych czy gdziekolwiek u księgowych. Nie wiadomo, ile kto zarabia, nie wiadomo, ile kto na co wydaje. No naprawdę mało wiadomo. I Runę Holta. Polski mistrz świata ma ponad 1,5 miliona długu, a w umowie śmieszna stawka za punkt 151 zł za punkt. On zdobył w tym sezonie 10 punktów. Zarobił za to niespełna 1600 zł. No i to jest oczywiście śmieszna stawka. Wyciągnąłem dzisiaj z przeglądu sportowego informację, że w polskiej lidze można za punkt zdobyć maksymalnie 3000 punktów, 3000 zł za punkt można zarobić oficjalnie według przepisów, a Runę Holta ma tych punktów za, ma tych pieniędzy za punkt zaledwie 151 zł, więc na pewno są tutaj wałki. No i w tym bardzo ciekawym artykule można dowiedzieć się m.in., że Runę Holta kiedyś próbował bawić się w biznesmena. Nie najlepiej mu to poszło. Kupił jakąś działkę, która była warta 1 600 000, zapłacił zaledwie 0,5 miliona za nią. Od 2008 roku ludzie, właściciele tej działki, słusznie domagają się od niego tych pieniędzy, no a on ich nie może oddać. Ma już wjechać komornik, cały czas się odwołuje, no nieładnie się zachowuje według tego artykułu Runę Holta, cały czas odwołuje się bogatymi prawnikami się wspierając, no a przecież w teorii nie ma pieniędzy w ogóle, więc za co on płaci, jak on płaci za to? No i ta umowa też jest taka, on dostał bodajże 0 zł za podpisanie kontraktu, a może dostać nawet 150 tysięcy, więc coś tu naprawdę bardzo, bardzo śmierdzi. Ja myślę, że to chodzi o to, żeby faktycznie tych długów nie oddawać. Zachęcam was do zapoznania się z tym materiałem, bo to naprawdę bardzo ciekawy wpis. Są tutaj również inni zawodnicy, którzy mają nieopłacone podatki. Jest wymieniony m.in. Karol Baran, gdy wyszło na jaw, że żużlowiec zalegał rządowi skarbowemu w Rzeszowie za ponad 26,5 miliona złotych. No, powiem wam, te pieniądze, które tutaj są chłopcy zalegli, no to naprawdę robią wrażenie i nie ma mowy, że bieda w żużlu. A obok, naszym zdaniem, Mateusz Puka, dziennikarz Przeglądu Sportowego, tak jakby oglądał moją rozmówkę na temat, mój monolog właściwie na temat pieniędzy w żużlu. I daje tekst, trzeba ujawnić wysokość kontraktu. No i wyjaśnia tutaj, że transparentność w tym sporcie byłaby wtedy przecież logiczna. To nic złego, żaden wstyd i nie byłoby żadnych kłopotów potem dla klubów czy dla zawodników. A przecież Polska Liga jest najlepszą ligą na świecie, więc to my powinniśmy wyznaczać standardy. Widzicie, jak tutaj muszę prowadzić walkę, pokażę wam, jak pracuje gazeta z wiatrem. Tak mi się dzisiaj pracuje. Takie mam studio polowe, ale poniekąd takie studio mam na własne życzenie. No, skoro nie będę mógł korzystać z przeglądu sportowego na razie, no to będę się posiłkował okładką, bo na całe szczęście jadąc tutaj zapoznałem się z dzisiejszym przeglądem sportowym i wiem, co się w świecie dzieje. Wal szybkiej obsługi już od następnej kolejki, czyli z meczu Legia Korona, VAR, czyli ten system powtórek wideo w futbolu, będzie w Polsce testowany, na razie offline, bez kontaktu z łącznością z arbitrami spotkania, ale prezes Boniek zorganizował taki warobus, ja to nazywam, czyli taki minibus, który będzie się przemieszczał mobilnie po polskich stadionach i będzie go testował. Zaproszony został również jakiś ekspert od tego VAR-u z Europy, z UEFA czy z FIFA, który spotkał się z polskimi arbitrami i uczył ich tego. No i to wszystko w dobrej wierze, no bo wiadomo, te powtórki wideo no muszą wejść, nie ma siły. A z artykułu można wywnioskować, że już nawet w następnym sezonie ten VAR może
zacząć funkcjonować. Czy to jest dobry pomysł? To jest na pewno bardzo dobry pomysł, bo tradycję można zostawić sobie w bibliotece i tam sobie tradycyjne książki poczytać, ale sport robi się tak dynamiczny i to jest gra o tak wielkie pieniądze i o tyle emocji ludzkich, nawet i nieraz życie ludzkie, no że tu po prostu trzeba być na bieżąco i ten sędzia musi mieć argument i musi mieć jakąś pomoc, bo on nie jest w stanie wychwycić tego, co w dzisiejszym futbolu przy tym tempie gry wyprawiają zawodnicy. Co mamy jeszcze na okładce? Dużo piłkarzy. Bartek Kurek, przyjmujący kadry, odchodzi z PGS Krybełchatów, kierunek Liga Turecka. No on te wojaże w ostatnim czasie ma takie, lubi jeździć. To jest taki Bartek turysta. Gdzieś się wybrał do Azji, szybko wracał, nagle trafił do Skry, teraz chce jechać do Turcji, a niech jedzie, niech się bawi, póki młody. Mike Taylor, selekcjoner reprezentacji naszych koszykarzy, szuka pracy w polskiej lidze, chce łączyć pracę w reprezentacji z pracą w ekstraklasie i zapewnia, że dałby sobie radę i że to jest jak najbardziej dobry pomysł. Zapowiedź również nadchodzącej właściwie imprezy KSW 39 na PGE Narodowym będzie największą imprezą w dziejach mieszanych sztuk walki w Europie. Ale nagłówek, poważni atleci i kabareciarze, Mamet Khalidow, na zdjęciu Robert Burnejka. No wiemy, że to KSW w Polsce to jest trochę taki kabareto UFC. No i nie wiadomo teraz, z której strony na to spojrzeć, no bo przecież z jednej strony mamy zawodników, którzy naprawdę potrafią walczyć, właśnie jak Khalidow czy inni naprawdę zawodnicy, którzy robią to na poważnie. No i z drugiej mamy, jak ja to nazywam, sezonowców, celebrytów, czyli właśnie między innymi Roberta Burnejkę czy popularnego rapera z wstrzykniętym atramentem w oczy. No i to jest takie zrozumiałe. No jedni mają naciągnąć bilety, pay-per-view i zrobić widowisko nie tylko dla fanów i takich koneserów walk, ale również dla osób postronnych, które chcą po prostu zobaczyć, co ci celebryci w tym ringu prezentują. Ja nie mówię, że ci celebryci się nie przygotowują do tego. Oni się na pewno starają, przygotowują. Nawet pewnie 90% z nas by wyłożyli na tym ringu. Ale to nie jest ich target, no i to nie jest to, do czego dążą. Ale jeżeli to się sprzedaje, no to ja nie mam nic przeciwko. Nie moje pieniądze, ja za to płacić na pewno nie będę i oglądam tego. Też nie będę, jeżeli będę musiał za to zapłacić, bo wydaje mi się, że to nie jest po prostu godne tych, nie wiem, 40 zł czy coś takiego. Taki cyrk to można sobie oglądać, wyjść z domu pod sklep i zobaczyć. Oczywiście nie umniejszam rangi tej imprezy, bo wiem, że jest wiele osób, które z namiętnością i śledzi poczynania tych wojowników, no ale ja nie będę się w to bawił, nie mam takiego nie mam takiej ochoty, nie mam takiej potrzeby i tyle. Manchester United zdobywa Ligę Europy. Przemek Ludzki rozchodzi się nad tym, że wygrali 3 puchary, do tego Ligę Europy, ale ja postanowiłem, że dzisiaj nie będę zanudzał piłką nożną, ponieważ jest piątek, a w piątek w przeglądzie sportowym jest przygotowanie przed sobotą, zapowiedzi kolejek i tak dalej. Jest natomiast fajny test dotyczący trenera lekkoatletów. Trener Alberto Salazar przez lata korzystał z zabronionych praktyk dopingowych. No i był trenerem m.in. znakomitego długodystansowca Mo Faraha oraz Galena Rupa, który był drugi w Londynie na 10 tysięcy metrów, a w Rio był trzeci w maratonie. No i tutaj właśnie jest tekst dotyczący tych praktyk dopingowych pana trenera i jak on to podpowiadał zawodnikom i tak dalej, i tak dalej. A ponieważ jestem w Gdańsku, no to materiał na zamówienie również przeczytam, bo jest taki w przeglądzie sportowym. Vienna Live Lang Team, czyli rowerowe zawody, będą w Gdańsku już jutro. No to robimy lokowanie produktu, a już dzisiaj o 17 zaczyna się na targu węglowym ceremonia startu rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, czyli to, po co tutaj jesteśmy z ekipą RSMP TV i Sports Expression właśnie w Gdańsku. Zapraszam wszystkich do śledzenia naszych profili Sports Expression RSMP TV, a już o 17 rozpoczynamy rajdowe samochodowe Mistrzostwa Polski. Będziecie na bieżąco na pewno na naszych profilach i YouTube'owym, i Facebook'owym, ale wracamy do przeglądu sportowego. Muszą szukać punktów i ciekawa informacja. Polska w czołowej dziesiątce rankingu kolarskiego. Jeśli biało-czerwoni utrzymają pozycję, pojadą na Mistrzostwa Świata w pełnym składzie, no to cieszy, no bo to zawsze jakaś kolejna dyscyplina, w której Polacy mogą brylować. Zdały niemal celujące dziewczyny swój trzeci mecz, wygrały w siatkówkę, no idą tam po prostu mocnym piecem. Powrót Rempały, 46-latek wrócił po stracie syna. Pan Rempała to jest tata młodego Rempały, który miał niedawno wypadek. Wszyscy pamiętamy, że no, była to tragedia, jest to tragedią, no ale tata tego chłopca wraca. W ogóle ta rodzina stała się taka bardziej medialna przez tą tragedię. Ja nie chcę mówić, że ona wyrosła na tej tragedii, ale no ale i chyba siostra młodego Rempały zrobiła małą karierę, bo nagrała jakiś tam
singiel o właśnie śmierci brata. No nie chcę o tym rozmawiać, abstrahuję już od tego tematu, lecę dalej. No tutaj rozwodzimy się na temat, ale mam, powiem wam teraz tą gazetę w częściach. Proszę patrzeć, jakbym szedł na ognisko, jakbym zaraz kiełbasę miał w nią zawinąć. Czy ja to poskładam do kupy? Nie wiem. W felietonach dzisiaj. Kuba Radomski, sport po radomsku i taki podejście mi dogonimy Europy. Kuba tutaj nawiązuje do naszej postawy, do postawy naszych ekstraklasowych czołowych drużyn, tych czterech najlepszych, które grają siano i bardziej się bronią przed tym, żeby nie stracić punktu, niż przed tym, żeby je zdobyć i zostać mistrzem Polski. I ja się z nim w sumie troszeczkę zgadzam. A redaktor naczelny Michał Pol opisuje tragedię w Manchesterze i to, co ma zwykle redaktor naczelny Michał Pol w takim swoim, no nie wiem jak nazwać, przyzwyczajeniu czy nawyku, on bardzo chętnie nawiązuje do terrorystycznych zamachów i tutaj również odnosi się do terrorystycznych zamachów, nawiązuje do tego koncertu w Manchesterze, do zamachów we Francji, które miały kilka miesięcy temu miejsce. No i po prostu trzeba się z tym tekstem zapoznać, żeby wiedzieć, o co chodzi, jakie jest przesłanie autora, a redaktor Polsu nie z tego, że potrafi te wątki naprawdę dobrze połączyć, rzetelnie przekazać, więc was naprawdę do tego zachęcam. Jest również materiał z meczu B-klasy, z meczu ciekawego, bo drużyna, która nazywa się, o jedna strona mi poleciała, ale nie będę jej teraz gonił, bo jestem zbyt obwarowany kablami. Może ją dogonię potem. Materiał, który w B-klasowej lidze, właściwie w B-klasie, zmierzyły się drużyny, które nazywały się zła i dobra, no i tam autorzy troszeczkę opisują, że w bramce stoi jakiś chłopak, który się nazywa jak nasz bramkarz Tomaszewski, że mają swój chyba hymn, coś takiego, no cuda na kiu swoją markę piwa. Zapraszam, zachęcam do zapoznania się, bo te niższe ligi naprawdę potrafią przysporzyć wiele emocji. Wiem o tym doskonale, bo sam występuję na poziomie Serie B, polskiej Serie B, no i wspólnie z naszą drużyną, z drużyną Unia Naprawa próbujemy się wykopać z tej B-klasy, ale jest to bardzo ciężkie zadanie i może kiedyś nawet taki materiał zrobię, jak wyjść z B-klasy i czy ciężej wykopać się z B-klasy, czy ciężej utrzymać się w czwartej lidze. Powiem wam, że ze swojego doświadczenia wydaje mi się, że jest to podobnie trudne zadanie. Ta sama drużyna mogłaby mieć tak samo ciężko wykopać się z B-klasy, jak utrzymać się w czwartej lidze, ale to już jest materiał na odrębną historię. No i co? Porwało mi gazetę, porwało mi przegląd sportowy. Ja już 12 minut do was nawijam. Dlatego dziękuję wam dzisiaj za uwagę. Zapraszam was do śledzenia Sports Expression. Zapraszam was do śledzenia RSMP TV. Rajd Gdański rozpoczynamy. Jutro również fajne imprezy Avalon Extreme. Weekend pełen fajnych, naprawdę fajnych emocji. Ja mam nadzieję, że nie było problemu z odsłuchem i ten wiatr. Ja jakoś tam przeżyjemy wspólnie. No ale takie są uroki morza i warto poświęcić te kilka minut, kilka sekund, żeby tutaj pobyć. Dzięki wielkie. Myślę, że jutro również zrobię przegląd przeglądu, chociaż nie obiecuję, ponieważ będę niestety już na trasie rajdu, będę wykonywał tam swoje obowiązki dziennikarsko-publicystyczne. Natomiast obiecuję, że się postaram. Jeżeli mi się uda, no to będzie materiał sobotnio-niedzielny, a jeżeli nie, no to trudno, wielka strata to nie będzie. A ja was zachęcam, żebyście zasubskrybowali kanał na YouTubie i żebyście polubili fanpage Sports Expression, więc jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, to zróbcie to dla mnie i dla innych, którzy sport kochają. Do zoba, cześć!